Wrocław, rynek Starego Miasta, 29 października 2024. Kantor wymiany walut Western Union. Wysłałem pieniądze do Afryki, do Gany, do miasta Kumasi. Gana leży obok państwa, które się nazywa Mali. 700 lat temu król Mali był najbogatszym człowiekiem wszechświata. Żaden z obecnych bogatych, najbogatszych ludzi świata nie umywa się do jego bogactwa. Miasto Timbuktu w Mali. Historyczne miasto. Król Mali 700 lat temu wybrał się z pielgrzymką do Mekki. Jego orszak obładowany złotem wyruszył i po drodze zniszczył cały system finansowy wszechświata. Wiózł tyle złota, miał tyle złota, że załamał się system finansowy, ponieważ złoto, które przewozili i którym po drodze płacili w różnych miejscach, rozwalało systemy finansowe wszystkich krajów, przez które przejeżdżał. Król nazywał się Mansa Musa. Jest na liście najbogatszych ludzi świata. Można sprawdzić. Warreny, Buffetty i wszyscy inni to małe żuczki w porównaniu do króla Mali. W tamtych okolicach jest wydobywane mnóstwo złota. W Ganie, w poszczególnych prowincjach, królowie, potomkowie dawnych królów, zasiadają na złotych tronach ważących kilkaset kilogramów. Z takiego rodu wywodzi się o Menamensach, znana wszystkim powszechnie w Polsce od lat. Można zobaczyć audiencję o Menemensach u króla prowincji. Prowincji Asante, gdy Omena pochyla głowę przed królem, który siedzi na tronie ze szczerego złota ważącego kilkaset kilogramów.